Ja tutaj cały czas staram się wszystkich w studio wyprowadzić z równowagi i śpiewam taki stary kawałek Kanye'ego Westa. She gives me money when I'm in need. Ale Gold Digger, może na pewno znacie. Nie rozmawiamy już o starych rzeczach Kanye'ego Westa, muzyce. Tylko nie będziemy rozmawiać o Kanye'im i o muzyce, tylko o Kanye'im i o kolekcji ciuchów, a dokładnie opaszek. Co się stało, że Kanye w ogóle zabrał się za projektowanie opaszek, bo opaszki zazwyczaj noszą kobiety? No, a nie może wiem, ale Kanye ostatnio ma jakieś takie zapędy związane z modą. Tak, to chyba ma związek z tym, że ostatnio na jakimś koncercie pojawi się w damskiej bluzie. Tak, nie wiem o co chodzi, ale Kanye po prostu lubi teraz eksperymentować. Już chyba twierdzi, że osiągnął tak dużo w świecie muzyki, że może pora rozszerzyć horyzonty i zająć się modą. Tak. Tak czy inaczej? Victoria Beckham tak zrobiła. A, to prawda. Tak czy inaczej o samych apaszkach. Apaszki, motywy, które pojawiają się na tych apaszkach, można zobaczyć na płycie Kanye'ego Westa. A co ciekawe, no on nie jest autorem jakby tych projektów. Nie, nie jest autorem tych projektów, a co więcej, jeden wzór apaszki został wydany w 100 egzemplarzach tylko. Tak. George Kondo to wszystko zaprojektował, a Kanye West się pod tym podpisał. No i będzie trzeba na tym niezłą kasę na pewno. Ponad 300 na jednej apaszce. No, dalibyście z strony unikat. No unikat, tak, ale dalibyście tyle za apaszkę? Od Kanye'ego? No jasne.